Hej, hej ludziska, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Diablo 3. Czarny kamień dusz robi się coraz bardziej No gorący. tak, ale ja tutaj coś kombinuję z Otwiera tym się. kamieniem. Oni szepczą do mnie z jego wnętrza. Uwięzione demony chcą się wydostać. Tylko ty możesz je utrzymać w środku, córko. To wielki ciężar, ale los świata spoczywa w twoich rękach. No i w sumie by było na tyle, dlatego idziemy dalej. Ktoś musi rozpalić ognie sygnałowe. Wiemy, zaraz to zrobimy. Niech zabrzmi zew. Twierdza bastionu nie upadnie. Ale teraz w sumie fajnie wyglądamy z tym naszym pomagierem. Jestem Asmodan. Przynajmniej mamy takie same tarcze. Piechurzy to mięso armatnie piekielnych armii. Łatwy trzymają ich krótko i posyłają na pierwszą linię w większości bitew. Sami piechurzy natomiast cieszą się na każdą okazję, która pozwala... Widzieliśmy ogień sygnałowy. Musimy zapalić pozostałe, ale wokół gromadzą się demony. O ja pierdziele, ale zarąbista jest ta broń. Muszę bronić muru. Fajnie, następna fajna broń, to już mi się podoba i to bardzo. Jak na ten level? Jest naprawdę spoko. Daję radę. Nudzę się straszliwie po przeniesieniu do twierdzy bastionu. Żołnierze większość dni spędzają na hazardzie. Ale czego oczekiwać od ludzi stacjonujących w wydrążonym kawałku skały? Jednak muszę tu zostać, aby zapewnić byt Annie. Mam nadzieję, że u niej wszystko dobrze. No właśnie, tutaj będą te kurde stwory takie latające. W ogóle temu naszemu, kurczę, pomagierowi musimy jakąś broń dać, bo on tak słabo bije, że to jest głowa mała. Asmodan powołał do życia wszystkie przedmioty po tym, jak tysiące lat temu niemal zginął z Raela. Podczas bitwy anioły wykorzystały wówczas przewagę, jaką dawały im wspaniałe świetlisko skrzydła, by wyprowadzić w pole demoniczną zastępy i dopaść ich do buta. Rozsierdzony porażką Asmodan przystąpił do chłodzenia skrzydlatych demonów. Za mało siły duchowej. Znieść anioły na strzep. Nie mam tego. Ej, nie mamy kurczę siły duchowej. No i dobra. Tutaj ładnie wyczyszczone wszystko. To lecimy dalej. No, tu już go zabrali. Dobrze cię widzieć, bohaterko. Zostałem ostatnią członkinią zakonu krzyżowców, która powróciła ze wschodu. W końcu zrozumiałem. Każdy członek zakonu brał ucznia. Kiedy ginął, uczeń ten przejmował jego zbroję, miejsce w zakonie, a nawet imię. Kiedy już poległo pierwsze pokolenie krzyżowców, zostali oni zastąpieni przez własnych uczniów, którzy przejęli ich tożsamość. Tradycja ta trwa nieprzerwanie od dwóch wieków. No to grubo. No dobra, no to lecimy dalej. Mam jeszcze troszkę do rozpalenia tego. Bogowie prowadzą mą dłoń. Troszkę tutaj poeksploruję, bo tutaj w sumie nie są duże te plansze. Dlatego też tutaj troszkę poważniej pozabijam te potwory. Szybko level teraz się wbija. Dobra, sobie przeniosę od razu. Podobno jesteś najlepszą z najlepszych. No, jakoś tego nie widać.
Aha, że ja, a no to tak, oczywiście. Ja myślałem, że coś tu jeszcze biegnie, a to jakiś koleś się do nas przyczłapał. Wszyscy zginiemy! A i tam, pitolisz. Za mało siły duchowej. Dobra, nie wiem gdzie teraz, czy tam, czy tu. Aha, tu jest w sumie to samo wejście. Tu jest zejście. W tamtą stronę i w tą. Dobra, to może tutaj pójdziemy. To mnie śmieszy, jak on tak właśnie gada, że ej, co za potężny przeciwnik, ja pierdolę, jak my go pokonamy, Serio. Potężnie mało kasy z niego, kurde, poleciało, niż potężny przeciwnik. Bez jaj. To zaszczyt walczyć u twego boku. Ja dziękuję, dziękuję. To koniec. Dobra, tutaj byliśmy, tutaj żeśmy mieli zejść, ale poszliśmy w drugą stronę, czyli dobrze. Złapałem małego laga. Nie wiem czemu, coś tam się dzieje na moim kompie. O, kogo my tu mamy? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Gdzie ty uciekasz? Proszę bardzo, proszę bardzo, jakie piękne itemy. Pewnie jest dla mnie. Kto zwykle bywa. Dobra, chłam, chłam. Co to mamy? Chłam. To nie dla mnie. I tak, tak to wypada z tego goblina. Tam są fajne elitki. Zaraz je zabijemy. Może coś przynajmniej z nich wypadnie. O, przyszli nawet. Chyba usłyszeli. Nie mam dość siły duchowej. No niestety. Zasłużona śmierć. No niestety, same dziadostwo. Już widziałem normalnie co tam pisze nawet. To już wiedziałem, że to będzie syf. Ojejku, 24, on tego pewnie nie założy. Założy! Świetny wybór. No dobra, no to chociaż tyle ma z tego. Dobra, ekwipunek ogarnięty. Teraz umiejętności. To sobie zmienimy na razie i zobaczymy, co to będzie. Na krótki czas po użyciu coś tam, wzmacniające uzdrawiające działanie. Uzdrowienie sobie zostawię. Zwiększa liczbę ładunków, czyli do 3. Zajebiście. To mi się podoba. No i świetnie. Zobaczymy, co to teraz zmieniłem tam na tym autoataku. No w sumie, kurczę, nic się nie zmieniło zbytnio. Troszkę mocniej bije. Może. Szybciej, nie wiem. W sumie ja nie widzę różnicy. Może za dużo potworów było i dlatego. A nie, coś tam jeszcze dodatkowo chyba... Coś tam chyba jeszcze dodatkowo z rąk wystrzeliło. Jakieś takie te pociski czy coś. Nie ogarniam w sumie. Nasza bohaterka jest potężna. Te draństwa nie mają z nią żadnych szans. No dokładnie. Znakomita esencja. Dobra, tu nic nie ma. Aha, znakomita esencja to jest to. Dobra. Nie, ja tego nie założę. Ni cholery. W
wolę to, co mam teraz, naprawdę. Okej. Tu kolejni widzę. Się wspinają. A tam na dole ile ich jest, lol. No i tak to bywa. Nie wiem, tutaj do góry. O! Co, poginęli? No jeszcze tych się uchowało. Ze dwóch. No i dobra, lecimy dalej. O proszę, o proszę. Potrzebuję siły duchowej. Dobra. Wielcy Golgorowie to równie wielki wymysł. Dziadostwo, dziadostwo i by było na tyle. Sławnego demona, który w gniewie po pokonaniu najwyższych złych w trakcie mrocznego wygnania zdemolował piekło. Gdybym za każdą z takich opowieści dostawał złotą monetę, byłbym teraz doprawny. Dobrze cię widzieć, bohaterko. W sumie to tutaj już nic nie ma. Więc to ty stwarzasz problemy. Walcz i tak nie obronisz przede mną kamienia dusz. Okej, dostaliśmy pancerz. Co on tutaj nam dodaje? 106, 19 zrobicie potworu. Tutaj jest 18 odporność na błyskawice. Puste gniazdo, puste gniazdo. Ale zwiększa obrażenie umiejętności śmiałe uderzenie o 11% mnich. Tylko, że ja tego nie używam. Nie, używam. Dobra, sobie to weźmiemy. No i przynajmniej mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc już. No. Pięć miejsc na klejnoty, tylko klejnotów nie ma. To było do diabła. Iluzja, nic więcej. Widzieliśmy ognie, które rozpaliłaś. Strach nas opuścił. Katapulty spustoszyłyby szeregi Asmodana, ale nie możemy ich wznieść, bo na murach roi się od demonów. Pomogę tym ludziom i podniosę katapulty. Demony poznają, co to strach. No właśnie, teraz musimy podnieść katapulty. Troszkę ich jest, aż trzy. One są w różnych miejscach też tam porozmieszczane. Ale tymczasem wróćmy się do miasta. Chyba tutaj był, tak? Tak, tu jest kowal. Nie wszyscy możemy być wojownikami. Naprawa. Nie, czekajcie, gdzie to było? Tutaj. Kurde. Zawsze mi się to myli. Odzysk. I jedziemy. Dobra. Ja mówię, na razie odzyskuję te, bo to mało kosztują te rzeczy, te przedmioty na tym poziomie trudności. Dopiero później będę sprzedawał. Na polu bitwy płoną ognie sygnałowe. Zbierają się przy nich obrońcy. Obwarowania zostały oczyszczone, ale jeszcze nie wywalczyliśmy zwycięstwa. Tylko trochę czasu. Potrzebujemy katapult. Załogi nie mogą ich podnieść, bo na murach roi się od demonów. Trzeba podprowadzić katapulty. Oboje wiemy, że to nie katapulty przesądzą o losach tej bitwy. Bez nich nie zdołamy obronić twierdzy. Demony uciekną przed nami. To będzie wspaniały widok. No tak. Dobra, lecimy na kamienny fort i spróbujemy podnieść te katapulty. Okej. Coś mamy, tutaj nic nie mamy.
Dobra, tutaj też nic i tu pewnie też nic. To ponury żart, no tak. Że zamieć skrywa przed nami na... Dzięki, niech będą niebiosom, że tu jesteś. Zostało nas tylko czterech. Czekamy na posiłki. Sęk w tym, że winda nie działa. Przez to bagno na dole nie widać dlaczego. Co znowu? Kapitanie! Tych demonów jest więcej! Co mamy robić? No jak to co? No zabić ich. Uważaliście na szkolenie, skoro nie wiecie, za który koniec trzyma się miecz. Albo my ich, albo oni was! No właśnie. Albo ja ich. Aj, nie to użyłem, cholera jasna. Winda znowu działa. Wytrzymajcie, chłopaki. Posiłki są w drodze. Ta. Patrzcie, co tu jest. Demony. Szykujcie się, żołnierze. Za mało siły duchowej. Okej, nic ciekawego. To co, lecimy dalej. Gdzieś chyba pierwsza katapulta powinna być niedaleko. Dobra, tu nic nie ma. Po tej stronie tym bardziej. Ale tutaj już jakieś przejście jest. Za mną! Będziemy walczyć ramię w ramię! O, jeszcze żyjesz? Serio? Kurde, znowu lagozopałem, to chuj. Hełmy badziewne, kurczę. Dobra, tu mamy jakieś przejście i tam mamy przejście. Nie wiem w sumie gdzie iść, no ale dobra. Idziemy najpierw tędy, ewentualnie później gdzieś tam wrócimy. Ja nigdy się nie poddam. Nie, no tutaj się, kurczę, jakoś chyba to połączy zaraz u góry. No patrzcie. Chociaż cholera wie. Niektóre plansze są tak pogmatwane. Dobra, co my tu mamy? Nic tu w sumie nie mamy, kurde mać. I tak to jest gdzieś, kurczę, iść. Mamy grubaska. Coś on słaby. Jak tam ładnie na dół w ogóle spadło to jego ciało. Patrzcie, kolejny goblin. Grubo. Ładnie, ładnie. Tego to się nie spodziewałem, że tu kolejny goblin wpadnie nam. Oj, skrzynia. Czyli co, czasem się opłaca gdzieś tam wrócić. W jakieś skrzynie inne pierdoły. Dobra, to
Tutaj mamy chyba łączące się te przejścia. Tak jest. Tam mamy przejście na dół, ale ono idzie też gdzieś tam. No i musimy tamtym przejściem podążać. No i dobra. Czemu to się zawaliło? Boże święty, co tam się na dole dzieje? Armagedon. Dobra, rozpalimy. Boże, rozpalimy. Rozpaliliśmy już to ognisko, to teraz może chociaż no katapultę podnieśmy. Bez jaj. Pewnie ty rozpaliłaś ognie sygnałowe. Pewnie tak. Pomóż mi uwolnić rekrutów, żeby mogli podjąć. Doskonale. Musimy bronić rekrutów, kiedy będą podnosić katapultę. Spoko, spoko. A gdzie jest następny rekrut i następny? Bez jaj. Kurczę. Dobra, ile ich jest? 3. I tak powinno być. No, 50% za nami podnoszenia. Już ją pomału widzimy. Także jeszcze troszkę tam. Muszą ciągnąć tą linę. No, dawajcie, żeż kurde. Co, już wszystkich zabiłem potworów, a oni jeszcze to ciągną? Ja pierdzielę. Jedno gniazdo, tutaj dwa gniazda. Zwiększa obrażenie umiejętności i przełomienie fala o 9%, zręczność, regeneracja życia na sekundę. Dobra, zmieńmy sobie to, bo to jakoś lepiej wygląda. Większy w ogóle poziom. To jest do wyrzucenia. Tamtego legendara sobie zostawimy. To tutaj, to tu. A to co? Dobra, dajmy sobie to. Dobra. Mamy pierwszą na 3. No dobra. Wiecie co, ja się wrócę za ten czas. O. No tak, człowiek chce się wrócić, muszą wtedy atakować. Ojku. No i taki kurde dzień, jaki jest śpiący. Sami słyszycie zresztą. Odzysk, no to lecimy. To jest tanie. Wszystko mówię tanie, to są grosze, kurczę, patrzcie. 185, 95, to się nawet nie opłaca, kurczę, chodzić sprzedawać. Te już bardziej, te rzadkie i legendary, ale wolę z nich robić jeszcze te przedmioty do kraftowania. Bo, no ile mam, ledwo 300. Także to się bardziej przyda na razie. Tego mam już dużo i tego mam dużo, no ale mówię, no nie opłaca się, kurczę, tego sprzedawać, no za cholerę się nie opłaca. Ech, dobra, to co, musimy sobie wrócić w takim razie. Ale już i tak, kurczę, nie wezmę w ten więcej, tych nie podniosę, tych katapult. No nic, kochani, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, łapa w górę, no i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!